Iż dorosły wszystkie fanki Tima Fabiana gromadzą się licznie przed telewizorami, bo razem ze mną w studiu jest gość. Witam cię gorąco, witam serdecznie, Tim Fabian. Cześć, Seba, cześć. Jeszcze niedawno go daliśmy w takim małym okienku, cię widział i tak ci ino mógł grzech pomachać przez te małe okienko, bo to za sprawą takiego internetu my się oglądali, a dzisiaj już w jednym na żywo, w pełnej postaci. Tak, i to jest najważniejsze. Słuchaj, w trakcie ostatniego wywiadu pandemia, o tym też my rozmawiali, że ta pandemia przyblokowała troszkę ta robota nad twoją płytą. I na jakim etapie to teraz jest? No bo skoro już troszkę się wyluzowało, no to chyba coś też do przodu poszło. No pewnie, że poszło. Robota ruszyła, dali mamy już 12 kąsków, także dwa jeszcze brakują. Te dwa śląskie, które że obiecał i także na pewno będzie płyta już lada dzień gotowo. Pomysł na te śląskie numery już jakiś jest, czy jeszcze się nic nie urodziło? No są pomysły, 2-3, ale to muszę z Edkiem obgadać, bo on mi napisze tekst, taką mam nadzieję. Ale to będą takie, trochę cię tak za język pociągnąć, no? Że to będą takie śmieszne, że tam się na przykład tak jak, no nie wiem, jak wodzionka, bo to jest, wiesz, że... Nie będą traktować o czymś takim super poważnym i no takie z przymrużeniem oka, o. Na pewno nie będzie nic o wodziące. Szkoda. Także ja lubię żarty, ale piosenki będą mieli fajny jakiś taki tekst, taki, ale nie wiadomo jaki na luzie. Edek na pewno jest na czasie i on wie, jakie kulinaria już się pojawiły w piosenkach, ale Edek chcieliby Ci przypomnieć, wodzionka i rolady to są dwa tematy, które są już zarezerwowane. Wodzionka, tu by się mógł Feszter trochę pogniewać, nie? A rolady to też już ktoś śpiewał o tym. No dobrze, to tak my sobie tak Edkowi trochę, bo tak prywatnie my urządzili, nie? Dobrze, słuchaj, płyta się robi, 12 kącków jest, dwa śląskie, na nie głównie czekamy. Umiesz się doczekać tego momentu? Wyobrażasz sobie, już masz w głowie poukładane, kiedy by to mogło nastąpić, ta premiera płyty? Wiesz, kiedy nie, ale mam poukładane jak to ma być i jak ma być premiera na koncercie, ma być premiera taka richtig fest. Także na pewno będzie i mam nadzieję, że te koncerty, czy ten koncert się będzie mógł odbyć, żeby jak najwięcej ludzi zaskoczyć właśnie tym koncertem. Dobrze, moi drodzy Państwo, my też czujemy się zaproszeni i już po lekku się czujemy zaskoczeni tym premierowym koncertem Tima Fabiana. Nie zgaśnie dzień, nie błyśnie noc, po całym premiera płyty. Wielkimi krokami się zbliżą w rozgłośniach radiowych na Śląsku i nie ino. Idzie już też usłyszeć kolejny numer z tej płyty, ale to taki... No powiem Ci tak, jako radiowiec muszę Ci to powiedzieć, no normalnie gorszego tytułu żeś nie mógł wymyślić, nie? Fiesta en la playa, co dzień, co noc. Nie szło napisać krótko, co dzień, co noc. Wiesz, ile to trzeba się nagimnastykować, żeby to zapowiedzieć? Tak, troszkę hiszpańsku, wiesz, takie klimaty słońcowe, takie plaża, także... O tym, żeś pomyślał. O tym, żeś pomyślał. Do tego, bo to będzie już trzeci teledysk, który powstaje, do tego właśnie też utworu. Kaj kręcony, co pójdzie zobaczyć? No bo... Temat i przewodni taki, który jest w tej piosence, to właśnie taki gorący temat jest, nie? No gorący jak najbardziej, też będą gorące plaże, palmy, fajne dziochy, także jak najbardziej impreza, ja? Fiesta dla playa. Rozumiem, tak. Zaraz kliknę na YouTubie, lubię to, dam subskrypcja, żeby mi przypominało, że zaś muszę to dziennie obejrzeć, nie? Dokładnie. I no, że to tak troszkę na koniec lata, nie jednak, taką premiera teledyskową. Także się poczekło, że pomyślę, że to fajnie, bo lato się kończy, wszyscy mam inne wspomnienia o lecie i ja pomogę, żeby to lato dłużej trwało, żeby przedłużyć te fajne klimaty, ta fajna pogoda, także myślę, że dobry pomysł. To jest dobry synek, nie? Dobry synek. Przedłuży Państwu lato. Przynajmniej ja się przedłuża, też moje lato, nie? No dobrze, moi drodzy Państwo, to my już z wielką niecierpliwością czekamy na premiera właśnie tego teledysku. Tim, bo jakby tak powolutku zbliżając się do końca naszego spotkania, trzeba by to wszystko podsumować. Płyta 12 numerów już ma. Dwa numery śląskie czekają na napisanie przez Edka i nagranie przez Ciebie. 3 teledyski już powstały. Daty premiery płyty jeszcze nie znamy, ale też nie znamy daty koncertu premierowego, ale liczysz, że to będzie kiedy? w tym roku na jesień, mam taką nadzieję, że płyta się okorze i że ten koncert będziemy mogli w końcu zrobić, że będzie fajny koncert z fajną publicznością, właśnie Listy Śląskich Szlagierów. No, my czujemy się zaproszeni, więc na pewno też będziemy. To co możemy jeszcze dopowiedzieć i zdradzić? Jak płyta, to musi mieć okładka, a jak okładka, to też musi być i tytuł. To możemy zdradzić, możemy? Możemy, ja. No to proszę bardzo. Na okładce kto będzie? Tim Fabian. Dokładnie, zdradno żeś. No, a tytuł też mogę zdradzić. Tim Fabian tytuł 2. Właśnie, nie, Pokochaj pierwszy raz. Pokochaj pierwszy raz. Tak. Uuu. No, to zrobiło się romantycznie, No, ale na pewno zaskoczysz jakąś stylizacją, bo tyś jest z tego znany, że zawsze na tych zdjęciach dobrze wychodzisz i zawsze... Staram się? I zawsze dobrze obleczony synek, więc panie, fanki, czekajcie na ta okładka, czekajcie na ta płyta. Tim, wielkie ci dzięki za to, żeś znalazł czas, żeby nas odwiedzić. Fajnie było zaś się trafić na żywo. Fajnie było, dzięki za zaproszenie i to zaś. Powiedział do zaś, ja już tego zaś nie mogła się doczekać, a tym bardziej nie mogła się doczekać premiery jego najnowszej płyty. Tim Fabian moim i waszym gościem był.